Siemanko z tej strony, Nexum, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Powiem wprost, to co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem z Leicester Tour całkowicie zbiło mnie z nóg. Poprosiłem o zostawienie łapeczki w górę, o zaznaczenie swojej obecności pod tą serią, a wy co zrobiliście? A wy przekroczyliście próg 4000 łapek w górę pod ostatnim odcinkiem. Po prostu wow, jestem niesamowicie wdzięczny, ale nie zwalniamy tempa. Mimo faktu, iż dzisiaj na moim kanale miał się pojawić nieco inny odcinek, to zważając na fakt, że wbiliście aż 4000 łapek w górę pod ostatnim odcinkiem z Leicester Tour, ruszamy z kolejnym odcinkiem. Czy uda się nam pokonać Borussię Dortmund na King Power Stadium i awansować do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów? Tego się przekonacie już zaraz. Zapraszam. Jeszcze na samym wstępie mogę was poprosić o zostawienie kciuka w górę, jeżeli się wam podoba ta seria i jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków właśnie z Leicester Tour. Drobne zmiany w składzie, jak widzicie, tym razem postawiłem na Marcina Wasilewskiego w wyjściowej 11, oczywiście obok Wesa Morgana, który zaraz otrzyma ode mnie opaskę kapitańską, ale również obok Drinkwatera zagra tym razem Amarty. The warmest of welcomes to you. We await the conclusion of the pre-game formalities. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. So the players and officials stand tall for the anthem. Wyjściowa jedenastka gospodarzy tego spotkania to oczywiście na bramce Schmeichel, później Simpson, Wes Morgan, Wasilewski, Fuchs, środek pomocy to jest Drinkwater, Amarty, na skrzydle Mahrez, Albrighton, Vardy oraz Musa. Natomiast skład Borussi, jak widzicie na załączonym obrazku, Burki, Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer, Weigl, Bender, Castro, Kagawa, Marco Reus i na ataku tym razem Ramos, nie Aubameyang. Wydaje mi się, iż nawet niespodzianką można to nazwać. Oczywiście brak kapustki jest spowodowany zebraniem odpowiedniej ilości żółtych kartek, no, odpowiedniej dla siedzenia na ławce. Czas rozpocząć ten mecz, pierwsze podanie. No i tylko i wyłącznie wygrana nas tutaj interesuje. Wydaje mi się, iż warto zauważyć, że w przypadku takiego rezultatu nawet wygrana 1-0, taka skromna wygrana, zadowala naszą drużynę, daje nam awans do dalszej grupy, do dalszej fazy, przepraszam, nie grupy. I teraz Vardy, Vardy, pierwszy strzał zza pola karnego Vardy, ale minimalnie ponad poprzeczką. No Burki z problemami, tutaj fantastyczne przyjęcie Wesa Morgana, jak widać nasz kapitan się wsunął bardzo, bardzo w pomoc, ale to się opłaciło, Vardy, potężny strzał, ale niestety niecelnie. Adrian Ramos w naszym polu karnym, niebezpiecznie Kagawa strzał, ale na szczęście Schmeichel. Ciśnienie rośnie. Teraz wypuszczenie Vardiego, Vardy zobaczył Fuchsa na skrzydle. Fuchs, dośrodkowanie, tu jest Mahrez, ależ przepiękny strzał z nożyc Algierczyka, ale niestety niecelny. Znaczy celny, ale nie wpadł do siatki. Vardy na skrzydle, dośrodkowanie, tu jest Musa. Ale to był fatalny strzał, naprawdę. Amarty odgrywa do danego Simpsona. Simpson znajduje Vardy i Musa do Vardy'ego, Vardy! I jakim cudem tu nie ma bramki? Jamie, co się stało? Poważnie, nie wiem jakim cudem to nie wpadło do siatki. Musa fantastycznie go odnalazł. No i nie wydawało się, żeby to była jakaś trudna pozycja dla naszego snajpera. Uj, teraz spóźniony faul Wasilewskiego. I to się raczej zakończy żółtą kartką dla Polaka. Tak jest, Marcin Wasilewski ukarany żółtą kartką. Ale co gorsza, ten wślizg zakończył się
najprawdopodobniej kontuzją Ramosa. Tutaj widzimy Łukasz Piszczek dyskutuje z Wasilewskim na temat tego wejścia. No był to zdecydowanie spóźniony wścisk. A Marti do Musy, Musa, świetna piłka do Vardiego. Vardy, fajnie by było, gdyby ktoś mu poszedł w supurs. Jest tutaj Musa, Musa strzał, ale... ależ interwencja. No powiem szczerze, ciężko jest się przepchać przez tą niemiecką defensywę. I Vardy, Vardy odgrywa do Musy. To musi być już bramka, nie będzie. Szmelcer tym razem. Każdy strzał jest zablokowany. To może czas na wykorzystanie jakiegoś stałego fragmentu gry. Fuchs, dogranie, tu jest Amarty. Jeszcze szansa na dobitkę. Mareza, przepiękny strzał nożycami. No ale celność to nie jest nasz główny atrybut w tym spotkaniu, zdecydowanie. No, miał naprawdę sporo miejsca Algierczyk, ale nie umieścił piłki w siatce. I koniec pierwszej połowy, po 45 minutach wynik remisowy 0-0, który oczywiście daje awans klubowi z Borussii, z Zagłębia Rury. No trzeba się obudzić, bo póki co ogromna, ogromna nieskuteczność, no i zarazem niesamowita gra w obronie. No spójrzcie na te statystyki. Niebezpiecznie. Ale na szczęście Schmeichel. Teraz szansa na dobitkę i... Albrighton. Jakim cudem on nie trafił tutaj w piłkę, to naprawdę nie wiem. Kagawa stał z nią przez dosyć długi okres czasu i Albrighton dodatkowo miał naprawdę sporo czasu, żeby wykonać ten ślizg perfekcyjnie, a trafił idealnie w stopę Japończyka. No i to się może zakończyć bramką. Bez wątpienia tu może być 1-0 dla Borussii. Boże, strasznie się boję! Schmeichel. Musa, piłka do Vardiego. Vardy przejął tą piłeczkę. Vardy strzał, ale prosto w rękawice Burkiego. I to jest bramka Mareza. Przepiękny gol Algierczyka. No powiem szczerze, kompletnie się nie spodziewałem, że to wpadnie do siatki. Ale jednak, Mares. Milczałem przy tej akcji kompletnie, chciałem się skupić na świetnym rozgrywaniu piłki. No i stało się, najpierw zatrzymanie piłki, fake shot, obrońcy wylecieli do przodu, a Mares precyzyjnym strzałem po długim słupku pokonał Burkiego. Teraz to my jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. 1-0 dla Leicester City w 59 minucie. Musa, odegranie do Vardiego. Vardy, Jamie Vardy ciągle przy piłce. Górna piłka do Musy. Musa, przyjęcie, strzał i będzie rzut rożny. Ale fantastyczna kontra w wykonaniu właśnie tych dwóch zawodników. Borussia znacznie się przesunęła do przodu po tej bramce na 1-0, oczywiście strzelonej przez Mareza. No i widać, że teraz musimy się przestawić na szybkie kontrataki. Aubameyang, Aubameyang, 76 minuta, dośrodkowanie. Słupek Marco Roy, o Boże. O Boże, bronić tu, błagam was. To jest 80 minuta, to jest czas na zmiany. Pojawi się na boisku oczywiście Okazaki, którym zmienimy pozycję. I dodatkowo przydałoby się nieco wzmocnić defensywę. Wydaje mi się, że to jest czas na pojawienie się Kinga zamiast właśnie Amartiego. Tak jest. No, trzeba walczyć tu. Najzwyczajniej w świecie trzeba walczyć. Vardy, podanko do pijanego mistrza. Oddanie do Vardiego. I teraz jest szansa na indywidualną akcję Okazakiego. Pełny... sił i wigoru się pojawił na boisku. Vardy, Vardy, Anglik, to jest szansa na dwa, faulowany przez Piszczka. No to był ewidentny faul. 3 minuty doliczone, Okazaki wypuszcza Vardiego. I czy tutaj będzie 2-0? Niestety nie. Fantastyczny strzał po długim słupku. No ale niestety niecelnie, minimalnie. Już tylko sekundy dzielą nas od tego upragnionego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Teraz Okazaki, Okazaki, odegranie do Kinga. King spokojnie, z poszanowaniem piłki do Drinkwatera. Drinkwater próba oddania z powrotem do niego, ale to są ostatnie sekundy i stało się. King Power Stadium eksplodowało po porażce 2-1 w Dortmundzie. Leicester City podnosi się z kolan, pokazuje klasę i wygrywa 1-0 po bramce niesamowitego Mareza. I mamy to, mamy ten niesamowity awans do jeszcze bardziej niesamowitego ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Statystyki są jednostronne, w tym meczu była tylko i wyłącznie jedna taktyka. Atak, atak i jeszcze raz atak. Borussia przebudziła się dopiero w okolicach 70 minuty, kiedy zorientowali się, że halo, to teraz klub z Anglii jest w ćwierćfinale
ale było za późno. Było za późno i to my wygrywamy. Zawodnikiem meczu bez wątpienia Mahrez, czyli strzelec jedynej bramki. Rzućmy okiem na końcowe wyniki 1/8 Ligi Mistrzów. Jak widzimy, Arsenal tragicznie rozgromiony w Madrycie. 4-2, chociaż jest to swoją drogą wynik lepszy niż był w Anglii. Ale dwumecz prezentuje naprawdę różnicę klas między tymi dwoma drużynami. Natomiast coś niesamowitego się stało, jeżeli chodzi o Napoli z Manchesterem City. Najpierw remis 2-2, później, jak widzicie, remis 3-3, a ostatecznie w rzutach karnych zwycięską drużyną okazała się drużyna Arkadiusza Milika i ona wyeliminuje Manchester City. Coś niesamowitego. FC Barcelona natomiast skromnie, ale awansuje, to jest chyba najważniejsze, 1-0. PSG wygrywa w dwumeczu z PSV 2-1. W Paryżu już nie pozostawili zawodnicy trójkolorowych, czyli oczywiście PSG, żadnych szans, no cienia wątpliwości też nie pozostawili PSV, no i pokazali, że to oni są lepszą drużyną mimo wszystko. Tutaj w dwumeczu było dużo, dużo ciekawiej. Bayer po wcześniejszym remisie 2-2 z Juventusem, później uległ niestety już w Turynie, po prostu uległ w Turynie 3-1 i to Juventus ląduje w dalszej fazie tego spotkania. Natomiast jak widzicie, oczywiście Borussia Dortmund w pierwsze spotkanie wygrała 2-1, ale drugi mecz zaledwie wygraliśmy 1-0, ale dzięki tej bramce strzelonej na wyjeździe w Dortmundzie to właśnie Leicester City awansuje dalej. Porto natomiast rozgromione przez Bayern 5-0 w dwumeczu. Wydaje mi się, że to jest bez wątpliwości, a to ty nam skromnie 1-0, ale przechodzą. I teraz ten kulminacyjny moment, czyli losowanie ćwierćfinałów. Z kim gramy? Gramy z Napoli! Ej, to jest... W tym momencie mamy w cholerę realne szanse na awans do półfinału Ligi Mistrzów. Ja tu mówię całkowicie poważnie, ale popatrzcie, co się nam trafiło w ćwierćfinałach. El Clasico, FC Barcelona kontra Real Madrid, później Tottenham kontra Juventus, Leicester City z Napoli i PSG kontra Bayern Monachium. No miodne te spotkania, niesamowite, ale tak jak mówię, to jest po prostu coś niesamowitego. Wydaje mi się, że gdybyśmy wylosowali jeszcze Tottenham, to ewentualnie byliśmy mieli szansę, a tak to z każdym już tutaj z tych drużyn powyżej bylibyśmy rozgromieni, nie bójmy się użyć tego określenia, ale teraz najważniejsze jest to, aby się skupić na meczu z Napoli i wygrać. A oto klasyfikacja strzelców, tutaj bez wątpienia liderem okazał się Mario Mandzukic, 10 bramek, później Robert Lewandowski, 8 goli, tak samo Cristiano Ronaldo, no i z 6 bramkami ta trójca Vardy, De Bruyne i Karim Benzema. Reszta tabeli, jak widzicie, na załączonym obrazku prezentuje się następująco. Tradycyjnie na koniec tego odcinka chciałbym serdecznie poprosić wszystkie osoby, które są zaangażowane w serię Leicester Tour o zostawienie kciuka w górę. Spróbujcie dobić pod tym odcinkiem 2000 łapeczek, a ja będę naprawdę w niebo wzięty. Trzymajcie się i pa pa!